Jacku Włoszakowice razem z Tobą, z dziećmi, z rodzicami, ze sportowcami mogą cieszyć się sukcesami, które ostatnio były Waszym udziałem. Powiedz, z czego ta radość, z czego to wynika, co osiągnęliście i jakie plany? Znaczy ja myślę, że może nie jest to wielki sukces, ale jak dla gminy Włoszakowice w skali Wielkopolski myślę, że znaczący. Nasi juniorzy młodsi zakończyli rozgrywki. Najpierw awansowali do tak zwanej grupy mistrzowskiej z podstawowych rozgrywek, a wczoraj właśnie zakończyliśmy rozgrywki w tej grupie mistrzowskiej i udało nam się osiągnąć piąte miejsce w skali Wielkopolski, co myślę jest znaczącym takim wynikiem promującym gminę Włoszakowice i myślę też wynikiem, który jakby podsumowuje całą tą wieloletnią pracę, którą wspólnie zrobiliśmy na rzecz rozwoju piłki ręcznej we Włoszakowicach, bo trzeba podkreślić, że ta piłka ręczna we Włoszakowicach funkcjonuje tak naprawdę od 6 lat i ci chłopcy, którzy właśnie uzyskali piąte miejsce w Lidze Wielkopolskiej, to właśnie najstarsza grupa, która najdłużej trenuje tą piłkę ręczną.